Wczorajsze spotkanie gospodarze rozpoczęli z kolejnymi eksperymentami w składzie, choć od pierwszych minut grali i Mila, i Pajkszału, to zabrakło motoru napędowego Sobota. Socha grał na przykład jako prawo skrzydłowy. Pierwszą groźną akcję stworzyli piłkarze Wisły. W drugiej minucie Boguski strzałem z dystansu próbował zaskoczyć Gikiewicza, ale bramkarz wrocławskiej drużyny przeniósł piłkę nad poprzeczką. Chwilę później groźnie było pod bramką gości Miśkiewicza. Zatrudniali Pajkszału i Stewanowicz. Kwadrans później uderzał Mila, za każdym razem górą był jednak golkiper Wisły. W drugiej połowie od początku do ataku ruszyli goście. W 55 minucie powinien trafić Boguski, który uderzył z 5 metrów na bramkę Gikiewicza, ale bramka śląska popisał się refleksem. Równie dobrą sytuację w 65 minucie miał Brożek, powracający do ekstraklasy po zagranicznych wojażach napastnik. Też nie był w stanie dać Wiśle prowadzenia. W 74 minucie odpowiedział Śląsk. Kontraatak wyprowadzony przez Sobotę i Pajkszału wykończył ten pierwszy, ale też bez bramkowego skutku. Przyjaźń, jak to w meczach Śląska z Wisłą, była na trybunach, co cieszy. Nieco za dużo tej przyjaźni było jednak też na murawie Stadionu Miejskiego, stąd bezbramkowy remis. Wynikiem nie był usatysfakcjonowany pomocnik gospodarzy. Miałyśmy okazję. Wisła jest dobry zespół, no to nie ma co, ale szkoda tych 3 punktów, nie? Ale trzeba też podziękować Wisły na porządku, dobrym zagraniu, także jeden punkt, idziemy dalej, ten mecz już za nami jest i musimy patrzeć na czwartek, co jest też ważny, bardzo ważny mecz dla nas. Słowa swojego zawodnika na konferencji prasowej potwierdził trener wrocławian. Widać, że Śląsk jest myślami przy brugi. Niedosyć, żeśmy dzisiaj nie dokazali zwyciężyć, aby zostali 3 punkty tutaj we Wrocławiu, ale myślę, że drużyna po tym trudnym spotkaniu w czwartek proti Bryż ukazała dzisiaj charakter, ukazała, że umie zagrać w pilce i przez to, żeśmy mieli 5 zmian, zrobiliśmy rotację, było to nutne, musieliśmy to zrobić, protože wiemy, co nas czwartek oczekiwa. Wczoraj remis, który większości fanów nie zadowolił, w czwartek w konfrontacji z Brugią taki rezultat uszczęśliwi nawet największych malkontentów. Był to ważny sparing i dla jednych, i dla drugich. Zagłębie jak na Beniaminka zbudowało niezwykle mocny zespół. Wielu podkreśla, że śmiało się może włączyć do walki o medale Mistrzostw Polski. Miedziowe próbkę swoich możliwości pokazały w towarzyskim starciu z mistrzyniami kraju, zwyciężając je na ich terenie. Tym razem potwierdzenia swoich możliwości, umiejętności i formy przyjechały szukać do Wrocławia. Na pewno nie zawiodły. To samo można powiedzieć o gospodyniach. Trener Jerzy Szaliński może nieco narzekać, nie jednak na formę, a pecha znów szkoleniowca akademiczek musi boleć głowa, gdy patrzy na listę kontuzjowanych zawodniczek. Do mających już wcześniej problemy zdrowotne przed meczem z Zagłębiem dołączyły Karolina Gradecka i Marta Cichosz. Na szczęście ich urazy nie są bardzo poważne i powinny zagrać już w kolejnych test meczach. Szkoleniowcy obu drużyn uzgodnili, że spotkanie będzie rozgrywane hokejowo w 3 tercjach, nieco prawda 20-minutowych, a półgodzinnych. Ta forma pozwoliła trenerom na spore roszady. Od pierwszych minut na boisku lepiej prezentowały się zawodniczki AZS-u, atakowały raz po raz, miały optyczną przewagę. Zagłębiu trzeba jednak oddać, że choć momentami za podwójną gardą, to broniło się bardzo mądrze. Pierwsza bramka padła tuż przed przerwą. Gospodynie popełniły błąd w środku pola. Dobre podanie otrzymała Katarina Kolar, która wygrała sytuację oko w oko z naszą bramkarką Anną Bocian. Wrocławiankom bardzo zależało na doprowadzeniu do remisu, w końcu dopięły swego. Na wyrównującego gola jednak trzeba było czekać do ostatnich minut, tym razem drugiej połowy. Na strzał z dystansu zdecydowała się Semela Ciesielska. Dopisało jej też szczęście, bo piłka odbiła się od słupka, później od bramkarki Rwalek i wpadła do siatki. Remis nie krzywdzi żadnej ze stron. Przed piłkarkami AZS-u kolejne mecze kontrolne. Już 10 sierpnia wrocławianki zmierzą się towarzysko z AZS-em Uniwersytet Jagielloński. Rywalizacje rozpoczynały się bardzo wcześnie i trwały do późnego wieczora. Wszystko przez bardzo zacięte mecze, wysoki poziom poszczególnych ekip. Celem turnieju finałowego było wyłonienie 3 par poszczególnych kategorii. Najłatwiej poszło wśród kobiet, bowiem do finału awansowały 4 drużyny. Pierwsze miejsce wywalczyła ekipa Paulina Sobolewska, Paulina Pysznik, a kolejne miejsca na podium należały do duetów Małgorzata Kot, Aleksandra Wdowia i Karolina Olszewska, Katarina Amielucha. Na najbardziej wartościową zawodniczkę finałów została wybrana członkini trzeciej ekipy, Karolina Olszewska. W gronie panów
Było sporo grania, bo w wielkim finale znalazło się miejsce dla aż 16 zespołów. Niektóre mecze stały na bardzo wysokim poziomie i o awansie bądź porażce decydowały pojedyncze piłki. Najlepiej z presją, słońcem i przede wszystkim przeciwnikami poradzili sobie Roman i Adam Andrys. Drugą pozycję wywalczył duet Tomasz Józefowicz, Łukasz Lubaczewski, a trzecią Adam Kotala, Adam Manios. Na MVP wybrano Tomasza Józefowicza, więc w tym wypadku także doceniono walory zespołowe zwycięzców, a indywidualne pokonanych. Po udanym dniu i ciekawych meczach w kategorii pani panów wczoraj w większości ci sami siatkarze spotkali się, by rozstrzygnąć podium w kategorii mixty. Pary mieszane cieszyły się największym zainteresowaniem. W finale wzięło udział 25 zespołów. Podium od pierwszego miejsca należało kolejno do Pauliny Sobolewskiej i Błażeja Pellowskiego, Katarzyny Mróz, Konrada Rogalskiego i Iwony Pelc oraz Tomasza Bartnika. Organizatorzy rozdali sporo nagród, zarówno dla zawodników, jak i kibiców. Co ciekawe, zawody Beach Spartan Cup były jednymi z nielicznych turniejów dla amatorów, gdzie można było wygrać żywą gotówkę. Dla najlepszych ekip przygotowano aż 2000 zł. Po zakończeniu zmagań pod siatką i wyborze najlepszych siatkarzy odbył się bankiet, na którym zawodnicy i kibice mogli i dobrze zjeść, i wybawić się przy muzyce. Obaj zawodnicy stanęli na drugim stopniu podium, choć wydaje się, że po Janikowskim możemy się spodziewać samych złotych krążków. Tym razem srebro można uznać za bardzo dobry rezultat. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich pojechał do Warszawy z kontuzją, a podczas turnieju przypałętała się kolejna. W finale kategorii do 84 kg nasz reprezentant spotkał się z Wiktorem Lorinczem. Klasyk z Węgier okazał się nieco lepszy. O sporą niespodziankę pierwszego dnia turnieju postarał się kolejny podopieczny trenera kadry narodowej Ryszarda Wolnego, Dawid Erstetik. Pokonując w pojedynku o trzecie miejsce w wadze 55 kg Węgra Petera Modosa, który jak Janikowski wywalczył w Londynie brąz. Do dwóch sobotnich medali Polacy dołożyli dwa krążki w niedzielę. Finał kategorii 60 kg był biało-czerwony. Mocno trzymaliśmy kciuki za zawodnika Śląska Michała Tracza. W decydującym o tytule pojedynku musiał jednak uznać wyższość mistrza kraju Edwarda Barsegiana. Najlepszym zawodnikiem zagranicznym Memoriału został uznany triumfator wagi 66 kg Węgier Tamás Lorinč. Natomiast w gronie gospodarzy nasz Michał Tracz. Wyróżnienie otrzymali pamiątkowe podkowy, które wręczał zdobywca dwóch złotych medali olimpijskich Andrzej Wroński. W klasyfikacji narodów wygrali Rosjanie przed Węgrami i Polakami. W turnieju będącym dla światowej czołówki kolejnym etapem przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Globu w Budapeszcie wystartowało ponad 300 zapaśników z 31 krajów.